Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Mad Max, który zaczynamy w tym samym momencie, w którym zakończyłem ostatni, czyli po przejęciu obozu. W tym odcinku, tak jak mówiłem, udajemy się do tego balonu. Tu są cztery obozy, czyli na pewno będzie co robić. Zobaczymy, czy będą tak skomplikowane jak ten, który teraz było trzeba przejąć. I co jeszcze w ogóle jest na tym terenie? 5 straszaków, snajperów 2 i pola minowe. Czyli w sumie jest ok. Główne zagrożenie... O, jest pole minowe, czyli już jest problem z głowy. Przynajmniej tego pola minowego nie będę musiał później szukać. Jest i snajper. Czyli można uznać, że niby taki teren rozległy. Ale wszystko wydaje się być takie skumulowane w jednym. Dobra, jeszcze do tego balonu trzeba się dostać. Zobaczymy, jak to wygląda rozlokowanie ze straszakami. Tam jest jeden, już widzę. Już będzie ciepłe powitanie kamieniem. Dobra, to by było na tyle. Już widzę konwój, że gdzieś jeździ. Co my tu mamy do przeszukania? Jeden złom. Ciężko będzie przejść przez te wnyki. Okej, gdzie był ten straszak? Jeden. On był gdzieś tu blisko, dobra, jest tam. No i zobaczymy, jak daleko sięgnie lornetka. Tam widzę drugiego straszaka. Wapienie. No dobra, wapienie będziemy teraz oczyszczać. Straszak. Jest obóz, obóz Zgniłozęba. O, wyścigi śmierci też tu są. Kolejny straszak. No i nie chciałem kończyć, kurde. No dobra, co my tu mamy? Cztery obozy. Na razie zidentyfikowałem jeden. 11 złomów. O co chodzi? Aha, dobra. To jest to, co znajduje się w tym obozie. Jeden obóz jest przejęty. Dobra, szukamy dalej. Zwiększę pułap i zobaczymy, co mi tam pokaże. Kolejny obóz, snajper. Okej, następny obóz. Cały czas coś słyszę, że mi tu jeździ. Straszak, obóz, obóz. Kurde, jeszcze wypadałoby zlokalizować ten czwarty obóz. Ale wydaje mi się, że z tego poziomu nie jestem w stanie tego dokonać. Także będzie trzeba go znaleźć. Ale na szczęście znalezienie obozu nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. Okej, wyłączamy lornetkę i lecimy oczyszczać to. Ten teren wapieni.
Zacznę chyba od straszaków, tak standardowo, żeby trochę oczyścić tu teren. Snajper, obóz Ogara. Wydaje mi się, że to może być walka z bossem, ten obóz Ogara. Ale to zaraz się przekonam. Najpierw chciałbym oczyścić trochę ten teren. Możliwe, że ze snajperów i ze straszaków na pewno, przynajmniej z dwóch, trzech. I może na koniec odcinka uda się przejąć jakiś obozik. Zobaczmy, co oni tu mają. Dwie insygnie, strzępki historii, złą 8, trudność. W sumie nie jest taki trudny, czyli wydaje mi się, że tamten byłby najlepszy do przejęcia. Teraz udam się do tego straszaka, rozwalę go po drodze. Bojówka to jakaś stara baba. Dziwni bohaterowie. Tu Jet, tu Krwistobrody, tu spojówka. Czyli stara baba. Myślałem, że to jakiś facet z wadą wzroku. Okej, okay, co my tu mamy do rozwalenia? Łomem. Dobra. Oj, proszę, mamy projekt. Złomiarzy, czyli jeszcze jedna sztuka została do odblokowania w całości projektu. Do rodziców zjawiła się milicja. Zabrali dzieci, odbierzcie je na placu. Przynieście gotówkę. O, to co, milicja zabierała dzieci? Jak się zaczęła apokalipsa? Albo ja coś źle się orientuję, jak to tam wyglądało, ale sądząc po tym, co było napisane, no to skoro milicja zabrała dzieci i chciała okup, to chyba coś jest na rzeczy. Dobra, widzę, że w zasięgu wzroku też jest tu gdzieś snajper. Też się go ściągnie. Chyba, że stacjonuje pod... A nie, dobra, tutaj stacjonuje. Okay, to spotkanie, to będzie informacja pewnie odnośnie obozu tego Ogara. Już widzę, że snajper mnie namierza, ale nie jestem pewien, czy doleci tutaj kula. I co to tyle chciał nam powiedzieć? O kurde, ale widzę, że tutaj jest trochę duża obrona przed pola. Widzę dwóch albo trzech snajperów, jeszcze te wyrzutnie. Dobra, to przejadę się tam jeszcze do drugiej informacji. Mam nadzieję, że powie mi coś więcej.
I'd want to go up against pervy Rimchorby. Make sure to hit him with your best cutting melee weapons. He bleeds easy when you melee him. Centralnie umiejscowienie tego obozu sprawia, że jest on dla Skrotusa bardzo ważny. Broni go ogar Dupolis, który jest podobno wrażliwy na ataki bronią białą. Informacje dodatkowe. Silna obrona przed pola. Uważaj na detonatów. W obu stronach bramy głównej znajdziesz alternatywne wejścia. Pod areną Ogara znajduje się miejsce poszukiwania łupów. Dane zachowane w dzienniku. Dobra, widzę, że snajperzy już na mnie polują. Jeszcze drugi. Okej, muszę trochę się przemieścić. Już. O kurde, o ty mendo. Nie strzelać. Dobra. To chyba ten obóz sobie przejmujemy teraz. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Gdzie tu jest jeszcze zabezpieczenie przed pola? Widzę, że jest jeszcze jedno, ale czy ja je mogę rozwalić? Chodzimy od frontu, nie będę się bawił w jakieś tam pierdoły. Mamy jeden strzępek historii, cztery insygnia i złom. O kurde, a tu są ci, co rzucają tymi. Jakiś wrzaskun chyba nie ma. Dobra, skoro nie ma wrzaskuna, no to lecę dalej na poszukiwania. Dobra, jakiś złom, żeby nic tu nie przeoczyć po drodze. Cały czas mam wrażenie, że jakiś snajper do mnie celuje. Albo to jakieś po prostu takie odbłyski słońca. Powinno się przydać ta włócznia. O proszę. Thank you.
Te przydupasy z Krotusa to nie są jacyś wymagający w sumie. Jedyne czym oni mogą mnie zaskoczyć to raczej ich ilością. Ale to też się raczej nie zapowiada, bo do tej pory na razie było ich chyba 4 albo 5 najwięcej w tym obozie. Pytanie, jak ciężki będzie ten ogar cały do rozwalenia. Na razie wydaje mi się, że zbieranie wszystkiego idzie mi całkiem przyzwoicie. Raczej nie przeoczyłem niczego po drodze. O, jeszcze nadchodzi burza, no tego brakowało tylko. Jest strzępek historii jeden. Kochanie, cała sieć elektryczna leży. Przesyłam ci ten list w nadziei, że chociaż ten szajs nadal działa. Powiem ci, co się stało wczoraj w nocy pod naszymi drzwiami. Jakieś dzieciaki podpaliły radiowóz. Ludzie zaczęli strzelać, rzucać kamieniami i w ogóle. Zostań w chacie, zjawię się tam w niedzielę. Tutaj nie jest bezpiecznie. Dobra. Dobra, już słychać, że burza ewidentnie nadchodzi. Nie wiem, na ile będzie bezpiecznie w tym miejscu. Burze, jak ostatnio parę odcinków wcześniej liczyłem, trwają od 3 do 4 minut. Ale też nie chciałbym 3-4 minuty stać w jednym miejscu, także może uda mi się przejść gdzieś dalej. To za ciekawie, no ale jak już poruszyłem wyżej, no to trzeba kontynuować wspinaczkę i liczyć na to, że żaden piorun mnie nie trafi. Nie chciałem marnować noży, żeby zostawić sobie te noże na bossa, bo z tego co wcześniej czytałem i tam co mówił ten gościu, to on jest wrażliwy na rany cięte, czyli im więcej noży, tym chyba będzie lepiej dla nas. Kurde, czymś dostają. Okej, spoko, czyli już wszystko mamy, zostało tylko pokonanie Dupoliza.
Gdzie on jest? Burza powinna zaraz minąć. Na razie trwa już 4 minuty. Także ewidentnie powinno wszystko zmierzać ku końcowi. Okej, chciałbym stąd wyjść. Dobra, jeszcze muszę się napić, bo zaraz pewnie będzie walka z bossem, a ja mam pół życia. A też nie chciałbym paść jak szmata. Cisza, spokój. Można szukać bossa. Myślę, że tu powinno być gdzieś miejsce wejście na górę. Gdzieś przeoczyłem podczas burzy. Chyba to było właśnie to miejsce. Okej, dobra, ale najpierw jeszcze sobie, zanim wejdę na arenę, uzupełnię zapasy wody. Idziemy. Ciekawe, jak ten Dupolis wygląda. Może ma brązową głowę. W sumie dużo się nie pomyliłem. Okej, widzę, że mamy tu jakieś... Okej, on pewnie się zamachnie, czyli walka tu nie będzie jakoś specjalnie wymagająca, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze się podpaliłem, on też. No, ciekawe, czy każda walka z tymi bossami będzie wyglądała tak samo, bo w zasadzie skrypty chyba działają w ten sam sposób, co podczas ostatniej walki. Czyli czekać, aż on zaatakuje. Ma tam takiego swojego kilkusekundowego takiego zawiasa. I ponawia atak. I tak w sumie aż do momentu zabicia go. Ostrze przejęte. Okej, czyli obóz oczyszczony w 100%, już kolejny.
Jak wygląda, zaraz zobaczę sytuację na mapie. Bo jeszcze trzeba pamiętać o tym, że tutaj na tym terenie znajdują się dwa obozy jeszcze. Ale to już raczej nie związane z walką z bossami. Chociaż czy ja wiem, czy ja bym tą walkę zaliczył do jakiejś bardzo wymagającej walki z bossem. Nie była to jakoś szczególnie ciężka walka. Czasami więcej zabawy mam z tarczownikami, jak jest dwóch albo trzech, niż z całym tym bossem śmiesznym, no ale dobra. Czego można się spodziewać po bossie, który się nazywa Dupolis? Także zobaczmy, co będziemy robić w kolejnym odcinku. Tu już jest żółto. Mamy to pole minowe. Podejrzewam, że teleportuje się do balonu. I oczyszczę sobie straszakiem to. Wezmę udział w tych wyścigach śmierci. No i będziemy lecieć tutaj po kolei ten obóz. Później ten, te straszaki. I się oczyści wszystko po kolei. A w tym odcinku dziękuję wam za uwagę. No i widzimy się jutro w następnym odcinku przygód Mad Maxa. Nie zanosi się na to, żebyśmy szybko skończyli. Także może być to jedna z dłuższych serii. Ale na ten moment dziękuję wam za uwagę. I zapraszam ponownie. Na razie. Cześć.